Ale i nam wszystkie jestem bardziej zabij. Jesteście, ale to jest Twords, o Jezus Maria, ale jasno. Twords 2. Dostaliśmy kunia, ale ma warkoczyki zaplecione. Nieważne. Prawy przycisk myszy, żeby przyspieszać konia. Co to jest? Legend of Zelda? A, to dlatego tutaj są te płotki. To dlatego tu są te płotki. Małpy! Dokąd ja mam w ogóle jechać? To są kamienie runiczne. Ja bym ten quest chciał zrobić. Sokaris poprosił mnie, abym odnalazł potężny artefakt stworzony przez samego Jatolena. Kamień runiczny orków podobno znajduje się gdzieś na sawannie. Okej, dobra. Zawracamy koniarzu. Przed siebie. Żebym dobrze zrobił to, jakby tędy i tutaj. Jak mam zsiąść z konia? Aha. Zatrzymać go i wtedy się zsiąść. Sterowanie jest strasznie nieresponsywne. Nie mam pojęcia, co mam robić, żeby nie dostawać hitów na mordę. Okej, kun jest na mapie pokazany. Warto o tym pamiętać. Przynajmniej na tej najbliższej mapie. Jest jaskinia. I jest trochę ciemno. Ciekawe, czy światło przyciąga uwagę przeciwników. Na ekranie mogę zadźgać? Nie. A, nie żyje. No proszę. Wygląda na to, że to miejsce jest dość niebezpieczne. Ale że nie można Nekra zadźgać. Ale on ma lewe. A, bo jest odporny. Dobra. Jest odporny na... w sumie na magię... ognia nie jest odporny, a tak się składa, że mam czary ogniste. Jest trochę za mocny. Chyba sobie stąd jednak pójdę. Ostatnia próba. Mam mnie gnida na hita. Dostaje ciosy? Tak. Trafiam go, tylko dobra, nie jest. Jestem na 2 ciosy, a ja go musiałbym na 20 chyba załatwić. Się skrajnie nie opłaca. Wrócimy tu kiedy indziej. Ja może ustawię kamerkę tak, żebym był na środku. Ponoć jest dobra rzecz. Być na środku kamerki. Dobra, mój koniarzu. Poproszę dziennik.
I wracamy do zadania głód. Które... Oj, Jezu. Ale to jest daleko stąd. Ej, to nadal nie jest główna wyspa. Jestem na jakiejś... na jakimś zadupiu. O co chodziło z tym quasi otwartym światem? Nie wiem, czy powinienem mieć wymaksowane to pośpieszenie konia, czy nie. Not now. To mnie goni? Czego on się na tego konia gapi? W sensie, dlaczego do niego podłazi? Nie, walka kosturem wręcz jest głupia. Chyba, żebym robił użytek z uników, ale jest trochę niewykonalne. A on zapierdala. Okej, wszystko jest moje. Minusy też są dość niewygodne, tak na dłuższą metę. Brak konkretnego guzika do wyjścia z minusów. Spróbujmy może trochę postrzelać. Ha! W życie by wypadało pójść, co nie? Najwyraźniej będzie nam bardzo potrzebne, skoro tutaj ciężko się bronić. Odepchnięcie, kontratak, przełamanie ciosu, blok, mierzysty chwyt. Jakby tak zwiększyć sobie metalurgię? To mogłoby być spoko. O nic innego to za bardzo nie widzę, co bym chciał robić, chyba że no nie wiem, regenerację. O, w sumie regeneracja to też spoko rzecz. Tyle ile mogę. No i metalurgia. Dziękuję. Zapis 5. Trochę mnie denerwuje zapisywanie. Żeby zapisać pod tym samym save'em musimy... I tą samą nazwą musimy znowu tą nazwę wpisać. Widzę, że na koniu nie możemy w ogóle korzystać z broni. Smutne, w poprzedniej części się dało, to było super zbugowane, ale się dało. Dobra, i mamy jechać w tę stronę. Nawet się koń nie obróci, dopóki go nie popędzę. Ile tych przeciwników na mapie? Wszędzie są. Strusie! There always seems to be a few more here to kill. Co to było? Stary warsztat bogów. Ah!
Czy ja dobrze wiedziałem, że tam były big nope'y? Tak swoją drogą. Kto to był? Znaczy, wiem, że były swoją drogą takie wierzenia w jakieś stwory z głową psa, które na przykład działy ogniem i te sprawy. Nara. Może bym sobie tam wlazł. Zapisały osobno, tak, osobno, bo nie nacisnąłem na odpowiedni punkt. E? U kurwa! Mrówka. Ona jest odporna w całości na obrażenia miażdżone? Nie powiem, animacje są ładne, ale... Modułowy mózg mrówki. Czyli, że może wymieniać w nim części? Ciekawe, czy jakbym w ogóle usunął nazwę, to zapisałoby pod tą, która już istnieje. Ołtarz Jatolena zwiększa celność. Myślałem, że ołtarze Jatolena są czerwone, bo wiecie, Bóg ognia. A to co to jest? Pawian. Stay down. Uff. Prawuch wydaje się być zbyt chujowy. Dobra, walka kosturem jest strasznie słaba, no najwyraźniej po prostu mam chujowy kostur. Taka jest w sumie prawda, ten kostur jest początkowy. Chodźmy mówiąc się tylko ty, a małe cudawianki fight. Czemu od czasu do czasu są te zbliżenia na atak? Żebym wykorzystał w końcu te moje zdolności, nowo nabyte i ulepszą miecze. Co ja w ogóle potrzebuję do tych nowych? Poziom 6. A mam 5, no to jeszcze jeden level. Rzemiosło. Mam chyba sporo stali i żelaza, bo mogłoby pokazywać, ile tego mam. Siedem, jednego i drugiego 9. No spoko. To sobie po lepsze mieście. Albo i nie. Na razie zostawmy. To jedną ciężką pałę rozłożę. Czy ciężka pała to jest broń dwuręczna? Nie. Ale za to jest ciężka i długa. Okej, dobra, włazimy do środka. Do jamy, nory. Cold, dark. Looks fun. Ła. Niby nora, a
Katakumby. Fuck. Not now. Zabił mnie jednym ciosem, skurwiel. Dlaczego te wszystkie miejsca wokół pierwszej lokacji są takie... Nie wiem, jakby w ogóle nikt nie pomyślał, że tu przyjdzie ktoś na piątym levelu. Albo nie? Gdzie ja jestem? A tak, jestem na miejscu. Kuni niech tu stoi. Ja może kiedyś po niego wrócę, jak będę pamiętał. Co on robi? To ma być otwieranie zamków. A, dobra. Poszło. Ej, skradanie się jest takie dziwne. Podczas skradania się nie możemy wejść w interakcję z... U, ale fajne buty. Ale tylko muszę je ustawić... To też jest głupie. Muszę ustawić zbroję na każdy... możliwy zestaw. Coś tu jeszcze jest? Wiem, że głód i w ogóle, i że wszyscy biedni są, ale... ja jestem biedniejszy. Naprawdę! Są z otwarcia 22%. Ła! Nie rozśmieszaj mnie, gro. Jeżeli ta szafa też jest pusta... O nie, jest barwnik. O nie, on patrzy się z takim rozczarowaniem w oczach. Zawiodłem go. Seeing a brave fighter like yourself always brings joy to my heart. The name's Alton. What can I help you with? Alima sent me to secure a trade agreement with you. The people of Bayan are dying of starvation, and Alima believes that her people can't hope to survive much longer without your help. Trade? Money means nothing in this savannah. I've told them this. It is why they find themselves hungry. They find themselves hungry because more fortunate neighbors would rather see them starve. Watch your tongue, boy. Bayan isn't the only village with hungry people. The drought has affected us all. But Halhin is my responsibility, and I am not Alma's keeper. Maybe hunger's made them blind. What's your excuse? Are the rest of your people as cruel? What do they have to say about this? Who do you think you are, questioning my decisions? You've never lived a day under my leadership, but you act as if you do better. I would. Arrogance, idealism, all the traits of an untested leader. Surely you've heard of the Rustler's Run. A worldly man like yourself surely knows of the Rustler's Run. Enlighten me. The people of the Savannah have bred horses for centuries. The Rustler's Run is our oldest tradition. A race between villages, between neighbors. The winner of this race is given the opportunity to replace the village leadership if they so choose. Progressive. I ran the trail nearly a decade ago, becoming the leader. No one has beaten my record, because no one has attempted to. I feel it speaks volumes about respect, appreciation. But if this is what you believe,
Here is your opportunity. Complete the initiation, compete for my title. Consider it done. I'll consider it done when you return with more than words. Dobra, gdzie ta gonitwa się odbywa? Chyba nie chcę próbować jeszcze raz tego otwierać. Może z nim mam pogadać? Oj, ten skok. Aj. To, że skok jest pod tym samym guzikiem, co bieg, co interakcja. Jakby jeszcze bieg był pod tym samym guzikiem. Your initiation awaits, as do your people. Consider it done. Muszę pogadać z Altanem o żywności dla wioski, a przecież to dopiero co uzgodniłem, że gówno mi da. Okej. Co, nie ma nic więcej? Alorna, Kamieniec, Prolog? Nie ma. Ukryj wykonane questy. O, już lepiej. O wiele lepiej. Gdzie ta gonitwa się odbywa? Chyba muszę wjechać do do wsi muszę chyba wjechać. Co? Uła, dobra, to było straszne. Ale to jest tym bardziej. Co ten giepard? U! Dobra. To było spoko. Nawet się wyśmiałem. Tak na serio to nie. Ale bardzo się starałem i chyba nosorożca nie zabiję za pomocą. Jak to ma znaczne kłute obrażenia? Run away! Okay. What's this? Oh, what's this? Skakanie to w tej grze jest ciekawe. Czujecie te emotion, bo ja nie za bardzo. Tymi krótkimi momentami, kiedy dostaję zawału, jak do mnie podłazi. I też tymi momentami, kiedy gra stwierdza, że nie, tym razem nie będziesz sprintował, bo tym razem będziesz się blokował. Bo masz szansę blokować. Pewno. Bo to jest pod tym samym guzikiem. To jest głupie. There always seems to be a few more to kill.
O, mogę. Mogę trzymać naładowany spell. Iść. Co to było? Dobra, teraz może spróbujmy. Na przykład, nie wiem. Nie dać się zabić. Jak w Skyrimie. Głupie przybliżenia, które wchodzą nawet wtedy, kiedy jeszcze nie mamy zabitego przeciwnika. Oj, jest guzik do zabrania wszystkiego. Nagroda za zabicie bestii, jej. Czyli za pobicie rekordów, tutaj też są nagrody. Tylko jeden punkt? Nie, dwa. Chyba, że drugi jest za co innego. No to dajmy to może w... odporność fizyczną. Na konia z powrotem i do wsi. O, jadę do wsi, tak? Nie, uciekam ze wsi. Gdzie ta gonitwa w ogóle się odbyła, bo ja nie mam jej na mapie w ogóle. Ani w dzienniku zadań. Okej, okay, interaktować można na koniu, dobrze, dobrze. Chociaż coś. Obywatel. Trudniący się sprzedawaniem kosiorów. Obywatelu. Ej, nie łapie się niestety obiektów. A szkoda. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnej straży. Żadna straż mnie nie spałuje. To dobrze. Co ci ludzie? Ej, tu na sfery nie ma handlarza żadnego? Może się wrócimy do pierwszej wioski? Może... on wrócić do pierwszej wioski? Dlaczego jest zablokowane? Mogę z nim pogadać? Chyba tak. Obywatelu. I'm trying to concentrate. Myślałem, że to będzie troszeczkę większa wieś. Komu tu nawet handlarza nie ma? Znaczy, jest obywatel. Nie wiem, może to jest jakaś organizacja przestępcza. Działalność obywatelska, czy coś w tym rodzaju. Dzień dobry, czy ktoś chce ze mną pogadać? Proszę! Chyba nie. No coś mi się nie wydaje.
O, widzę, że koń nie reaguje w ogóle na zawołanko. Spoko. Tak mnie lubi. Gdzie ja jadę? A no tak, tutaj zabiłem te szakale. Gepardy. Ja może przed zmrokiem jeszcze wrócę do pierwszej wioseczki, bo raczej tu nie można się teleportować z koniem. No co tu jest? Teleport. Jakbym go zostawił tutaj przy teleporcie? I wrócił do Bajan. Welcome, friend. Please take all the time you need. Nie. W nocy są handlarze, a za dnia ich dziwnym trafem nie ma. Ale tutaj przy stanowisku płatnerza czy cokolwiek nie ma nikogo. Nigdy. To trochę smutne, bo w tej grze chyba nie możemy przewijać czasu. Coś mi się nie wydaje, żeby jakakolwiek opcja czekania była. I still haven't heard from Alten. If Halhin doesn't send food and supplies soon, I can't imagine we'll survive much longer. Please, follow through with your promise. You're the only hope we have left. Ja bym takiej nadziei tu jednak wolał nie mieć. Ale w takim razie co mam zrobić? Może wybieram nie tą opcję dialogową. W sumie przy tej grze to może być tylko tyle i aż tyle. Czy koń jest? Jest. Nie zapominajmy, że też pod tym samym guzikiem co skok, interakcja, blok, unik. Oh, już nie blok, tylko właśnie unik. To pod tym samym guzikiem jest też... Nie, chyba nie o to mi chodziło. Pod guzikiem to jest blok, sprint. Jest też skradanie. Jakby nam nie było... Jakby nam było mało guziczków. Funkcji. Your initiation of... If this is what it takes... Then take this scroll. Decipher its contents. It leads to a symbol that can only be found by a skilled rider. Write the correct symbol on the back of this page, and you will be allowed to compete. What the kur... Co? Zacząłeś ścieżkę na mapie? To było inicjacji? Dobra, ale tym to my się może zajmiemy w kolejnym odcinku, bo ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci, wolę.